Kolejne ćwiczenie. Wejście na blok, na siatkę, blokujemy, odstawiamy, dostawiamy nogę i tak zwany tunel zamykamy jedną swoją stronę. Na razie robimy jedną stronę, czyli cyk, pum i zbijamy, tak? Jedziemy. Pum. Cyk. No tak mniej więcej na linii serwisowej, ale ciutkę za, pum, 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 okej. Okay. Teraz szybciej, pum, okej. Okay. Idziesz, pum, uważaj, domki trochę. Cyk, cyk, pum. Spin raz garstka, żeby go dom tam, tak, pum, okej. Okay. Tak, teraz przemysł. Cyk, pum. Cyk, cyk, pum. Dawaj, ostatnie dwie. Cyk, cyk, pum, okej, okay. Dobrze. Pilnujemy, żeby tak teraz przebiegł ciałem po wejściu, potem... Chciałem stać do przodem do siatki. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Uważaj. Trzymaj dalej zasięg. Pum. O, wykorzystaj ten zasięg. Wykorzystaj ten zasięg. Wykorzystaj go. Cyk, cyk, pum. Cyk, cyk, pum. Ciutkę bliżej. O. Cyk, cyk, pum. Bardziej przodem dostaw nogę tam. O, cyk. Ok, tak teraz. Cyk, cyk, pum. Okej. Okay. Ostatnie dwie. Cyk, cyk, pum. Wysoką też masz, dobrze. Przy drugiej serii mogę dać tą drugą lotkę też rzucić na siatkę. Dawaj. Cyk, cyk, pum. Cyk, cyk. Daj ją niżej. O, o właśnie. Tak jak teraz. Cyk, cyk, pum. Uważaj. Ciutkę możesz bliżej, ciutkę. Cyk, cyk, pum. Cyk, cyk, pum. Okej. Okay. Cyk, cyk. Nastawiasz się jak na tunel, a jak jest wyższa, to wtedy zdążysz dojść, ok? Cyk, cyk, pum. Trzymaj. Pum, pum, pum. Ok. Jeszcze raz. Pum, pum. Ok. Tu się nastawiamy w dalszym ciągu, skupiamy się na tunelu, bo ja tej lotki nie będę grał niskiej, tylko chodzi o to, żeby z tego potem ewentualnie wyjść. Ona będzie wyższa, tak jak teraz. Ok? Cyk, pum. Oj, trzymaj, o właśnie, dobrze. Pum, 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 okej. Cyk, cyk, pum. Cyk, cyk. No, uważaj, usta się bardziej ciałem do przodu. Cyk, cyk, pum, o właśnie. Jeszcze dwie. Pum. Dobrze, dobrze. Czujny był, dobra, dobra. Dobra, Przemek, teraz to samo, tylko przechodzimy na drugą stronę. Tak, tak samo, zostawiamy, pum. Słuchaj, tak, żeby po wejściu pum, mniej więcej tu zamykać całą stronę, przodem na środku połówki, ok? Dawaj. Pum, pum, pum. Dobrze zapał. Pum. Pum. Ok. Dawaj. Pum, ok. Postaw nogę bardziej. Cyk, cyk, pum. Okej. Okay. Pum. Okej. Okay. Dobrze. Trzymaj. Różne lotki są. Hop. Pum. Cyk, cyk, pum. Cyk, cyk. Okej. Okay. Zostawiasz. Pum. Dobrze. Pum. Pum. Okej. Okay. Cyk, cyk, pum. Dobrze. Jeszcze raz. Hop. Teraz to samo z forehandowej strony, czyli blokuję na siatkę w dalszym ciągu tunel, ale może pójść lotka na siatkę wyższa, doskakujesz i zbijasz. Ok? Tyk, tyk, pum. Uważaj. Ok. Trzymaj. Nie stawiaj się. Bum. Ok. Pum, trzymaj. Pum, ok, bardziej prosto. Blokuj tunel cały. Pum. Dostaw bardziej, dostaw ją. Cyk, pum, ok. Jeszcze dwie. Tak, teraz. Trzymaj, Przemy. Pum, ok, super. Pum, pum, pum. Trzymaj. Pum, pum, pum. Ok.
pum. Przecą, przecą bardziej, złapią, hop, pum, ok, cyk, cyk, pum. Łapą wysoko, ostatnia, cyk, cyk, pum. Jeszcze ostatnia. Cyk, cyk, pum, ok. Jeszcze, żeby domknąć klamrą to ćwiczenie, zrobimy jedną serię raz tu, raz tu. Ok? Zobaczymy. Cyk, cyk, pum. Pum, pum, pum. Ok. Hop. Bardziej prosto przed sobą, Przemek. Przed sobą, pum. Ok. Pum, pum, pum. Cyk. Dobrze. Pum, pum, pum. Cyk, cyk, pum. Pum, pum, pum. Cyk, cyk, tym. Cyk, cyk, pum. Ok, ostatnia. Trzymaj. Cyk, cyk, pum. Ok, super. Cyk, cyk, pum. Cyk, cyk, pum. Ok. Pum, pum, pum. Ostatnia. Cyk, cyk, pum. Ok. Podsumowanie generalnie po paru, można powiedzieć, miesiącach ćwiczenia tego elementu. Duża poprawa, szczególnie Paweł, ty jesteś wysokim zawodnikiem, także nie jest to dla ciebie, nie są tak łatwe takie ćwiczenia, ani przyjemne, nie były kiedyś przyjemne. Teraz widać, że sprawia ci to większą frajdę, bo zdecydowanie sobie lepiej radzisz. Schodzisz na nogach nisko, zamykasz to praktycznie całą połówkę i ja widząc jak nagrywam, mam zdecydowanie tego miejsca i czasu mniej, czy wyższa lotka, czy niższa. Radzić sobie z każdą lotką, także super. Przemek zawsze robił to lepiej, bo jest niższym zawodnikiem i sprawniejszym, ale generalnie jakby potwierdza cały czas, że tutaj ten element jakiś jest skupiony, to wychodzi to bardzo dobrze. Tym bardziej w grze podwójnej później jak gramy, gdzieś dochodzimy, blokujemy, zamykamy tunel, drugi partner przechodzi na drugą stronę i tu praktycznie wszystko jest wtedy zamknięte. Także o to tutaj chodzi w tym ćwiczeniu.